Fate No More Superhero, ten utwór za nami. Jakiś bohater może być nam potrzebny w przypadku różnych niespodziewanych wydarzeń i przetrwanie w mieście. Mi się to kojarzy z hordami zombie, które nagle na przykład postanawiają zaatakować Olsztyn, ale mój gość Jakub Dorosz twierdzi, że to wcale nie jest tak, że takie umiejętności przetrwania potrzebne nam będą tylko wtedy, kiedy jakaś Godzilla się pojawi albo inny potwór. Jak to jest? Co to jest survival miejski? Survival miejski to jest, mówiąc bardzo prosto, przetrwanie w mieście. I przetrwanie czego? Sytuacje mogą być rozmaite. Może być to zagrożenie ze strony żywiołów, ze strony huraganów, trzęsienia ziemi, powodzi. Oczywiście z tym się stykamy. Może niekoniecznie w Olsztynie, w tej części kraju i w tej części świata, ale jednak to się dzieje. Zagrożenie ze strony działalności człowieka, rozumiany jako przemysł, czy to awaria na wielką skalę, skażenie. Ze strony człowieka, który z premedytacją chce nam zrobić krzywdę, czyli agresywni ludzie, czy to zamieszki uliczne, czy też napastnik gdzieś w jakimś ciemnym zaułku, mogą być to najzwyklejsze wypadki samochodowe i każde inne komunikacyjne, oczywiście w cudzysłowie najzwyklejsze. Każde z takich zdarzeń jest bardzo często tragiczne w skutkach i właśnie o to chodzi, aby tym sytuacjom umieć stawić czoła, minimalizować ich negatywne konsekwencje i jakkolwiek zareagować. Bo mi się zawsze survival kojarzył z takim człowiekiem, który czołgał się gdzieś w lesie, musiał odnajdywać różne korzonki i tym się żywić, dajmy na to przez 3 dni, on musiał w ten sposób przetrwać. No, a jak to jest z miastem? Musimy się zakradać po jakieś, na przykład, produkty spożywcze zostawione przez kogoś? Zależy, o jaką skalę z tego survivalu miejskiego chodzi, bo jeżeli popatrzymy na doświadczenia ludności z Nowego Orleanu, spustoszonego przez huragan Katrina, tam była walka, nawet dochodziło do wymiany ognia w broni automatycznej między mieszkańcami, którzy musieli walczyć o życie, tak żeby gdzieś tam zdobyć litr wody dla swoich dzieci, które umierały z pragnienia. To są sytuacje tragiczne oczywiście i jakby ja nie chciałbym też nadawać temu całemu tematowi takiego wydźwięku straszenia, bo absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, aby zawczasu pomyśleć, zdobyć podstawową wiedzę, umiejętności, nabyć oczywiście świadomość na temat zagrożeń, jakie występują w świecie, ale też przede wszystkim umieć im przeciwdziałać, więc niekoniecznie musi być to czołganie się po korzonki. My realizujemy działania survivalowe jako instruktorzy, że w różnym wydaniu nawet wyjeżdżamy na Syberię na takie ekstremalne wyjazdy. A tutaj chodzi o survival miejski, o przetrwanie właśnie w tej miejskiej dżungli i stawienie czoła tym szczególnym zagrożeniom. Tak jak powiedziałem, napastnik, pożar, wypadek, różne sytuacje. Będzie można się sprawdzić w tego typu działaniach, sprawdzić, czy w ogóle mamy jakiś taki instynkt samozachowawczy, który nam podpowiada, co podczas różnych katastrof robić, podczas akcji ewakuacji. Co to jest za impreza? Dokładnie, będzie taka okazja podczas akcji ewakuacji. Akcja ewakuacja w marcu, 20 marca już startuje, za kilkanaście dni. To jest druga edycja, pierwsza odbyła się rok temu, również w Olsztynie. Jest to praktyczne ćwiczenie, pewnego rodzaju symulacja z takimi elementami może takiej troszeczkę gry i takiego wyzwania. Całość jest realizowana na terenie miasta Olsztyna. Mogą wziąć w tym ćwiczeniu udział osoby pełnoletnie, które rzeczywiście chciałyby może sprawdzić się, ale to sprawdzenie może nie do końca jest to dobre określenie, bo do sprawdzianu przychodzi ktoś, przystępuje ktoś, kto już wie, już umie. Absolutnie nie stawiamy żadnych wymagań takim osobom, które się do nas zgłaszają. To może być projekt totalnie zielony w survivalu miejskim albo jakimkolwiek innym. Ktoś, kto chce przeżyć ciekawą, oryginalną przygodę właśnie w miejskiej dżungli i poddać swoje ciało i umysł tym symulacjom, które przygotowaliśmy, a są one niespodzianką. No właśnie, podobno lepiej nie wiedzieć nic na ten temat i wtedy najlepiej się bierze udział w tego typu akcji. Tak, oczywiście. To jest żelazna zasada dobrych szkoleń survivalowych. Survival z definicji, z założenia, z czymś nieprzewidywalnym, czymś, co nas zaskakuje, więc dlaczego mielibyśmy to tutaj obracać o 180 stopni i mówić dokładnie, przyjdźcie, czeka was to i to, zrobimy takie i takie ćwiczenie w tym i w tym miejscu. Tego chcemy uniknąć, dlatego jest to formuła niespodzianki, przygody. Udział jest dobrowolny w całej akcji, jak również w każdym z ćwiczeń, które postawimy przed uczestnikami. Jeżeli ktoś chce być z nami, bawić się, spędzić czas, ale nie będzie chciał wykonać konkretnej czynności, droga wolna to ma być czysta przyjemność i zainteresowanie właśnie przetrwaniem sytuacji kryzysowych i survivalem. Akcja ewakuacja trwa przez cały weekend. Czy to znaczy, że powinniśmy się spakować na wyjazd i nie wrócimy przez ten czas do domu, czy tylko musimy być w gotowości, w oczekiwaniu na jakieś sygnały od organizatorów, że coś tam trzeba zrobić?
To znaczy, my przyjęliśmy takie założenie, że jeżeli akcja ma rzeczywiście przybliżać uczestników do takiej, ma to być symulacja realnych zdarzeń, dobrze byłoby przygotować, i my też o tym wysyłamy informacje osobom, które się zgłosiły, przygotować tak zwany plecak awaryjny, plecak ucieczkowy, bug out bag, różnie się to nazywa. Chodzi o zestaw podstawowych przedmiotów, które zapewnią realizację priorytetów przetrwania. Nie komfort, podkreślam, nie komfort, ale priorytety przetrwania, czyli coś, co jest naprawdę niezbędne do przeżycia. I z takim zestawem należy się stawić w piątek o godzinie 19 w umówionym miejscu. I z tym zestawem no, pozostaniemy, a może go stracimy, nie wiadomo, to w końcu ma być niespodzianka. Będziemy z tym, krótko mówiąc, działali do niedzieli, do godzin wczesnoporannych. Czyli rzeczywiście od wyjścia z domu na akcję ewakuacji do powrotu cały czas jesteśmy zdani na nasz sprzęt. A wracając jeszcze do tego plecaka, może niekoniecznie już konkretnie dotyczącego tego, który trzeba zabrać ze sobą na akcję, ale w ogóle czym jest właśnie taki plecak? Rozumiem, ulubiony miś, kubek zostają w domu, tego nie zabieramy, poduszka też. Tak, oczywiście. No tak jak powiedziałem, chodzi o priorytety przetrwania. Plecak awaryjny, plecak ucieczkowy, jakikolwiek zestaw przetrwania to jest coś, co rzeczywiście ma nam uratować życie. Tak jak powiedziałem, ma gwarantować relatywnie proste spełnienie priorytetów przetrwania. Jeżeli ktoś potrafi rozpalić ogień metodą cierną, pocierając drewno o drewno, oczywiście jest ekspert. Ale chodzi o to, aby działać w takich sytuacjach realnego zagrożenia szybko i sprawnie. Czyli na przykład źródło ognia, prawda? Czyli ochrona przed żywiołami, takimi jak deszcz, wiatr, jakakolwiek plandeka, nawet folia NRC z apteczki, jeżeli mówimy o zestawie zminimalizowanym. Źródło światła, czyli latarka. I tutaj można byłoby wymieniać masę przedmiotów. Na naszym blogu pojawiło się takie opracowanie, takie może badanie 10 przykładowych zestawów bug out bag, w których właśnie wyszczególniamy, co się tam znalazło, w jakich ilościach. No, dość ciekawa sprawa, jeżeli ktoś chciałby się wgłębić w ten temat, mogę zaprosić na naszego bloga. A czy one bardzo się między sobą różnią, czy jednak różne osoby pakujące tego typu plecak myślą podobnie? To znaczy, myślenie jest podobne w zakresie, tak jak powiedziałem, priorytetów przetrwania, ale myślenie w zakresie realizacji konkretnego planu ucieczki, ewakuacji i ratunku, no już jest indywidualne dla każdego człowieka. Ktoś, kto mieszka w terenie właśnie zalewowym, jeżeli chodzi o powodzie, może podchodzić do tematu nieco inaczej niż ktoś, kto na przykład mieszka w wielkim mieście, gdzie powódź nie grozi, ale występują inne zagrożenia. Tak więc zestaw przetrwania musi być dostosowany przede wszystkim do warunków, jakie no, przewidujemy, że nastąpią. Oczywiście chodzi o zestaw uniwersalnych przedmiotów, ale jednak jest to bardzo zindywidualizowane i związane ściśle z planem ewakuacji, bo żaden sprzęt na nic się nie przyda, jeżeli nie idzie za tym dobry pomysł, dobra idea, umiejętność reagowania, inicjatywa oraz plan działania i tego, jak i gdzie i dokąd się ratować. Czyli można się udać na taką akcję zupełnie bez niczego, ale jeżeli nie będziemy biegać w panice, tylko próbować myśleć, to poradzimy sobie. Tak, oczywiście. Najważniejszym narzędziem przetrwania jest zawsze umysł, jest zawsze nasza motywacja. My przywiązujemy sporą uwagę jako instruktorzy do całego aspektu psychologii przetrwania, ale tak jak powiedziałem, akcja ewakuacja to jest działanie, które ma zainteresować. Niekoniecznie jest to głębokie, pełne, wyczerpujące szkolenie. Tam przerobimy kilka różnych ciekawych dyscyplin w takim podstawowym zakresie. Odeślijmy w takim razie, gdzie znajdziemy tego bloga, gdzie znajdziemy formularz zgłoszeniowy do akcji ewakuacji. Te wszystkie informacje znajdziemy na stronie universalsurvival.pl. Oba wyrazy pisane po angielsku, czyli przez V, universalsurvival.pl, od uniwersalnego survivalu. Tam jest zakładka blog, jest również w menu głównym zakładka akcje. Tak więc wszystko to można znaleźć pod tymi dwoma zakładkami na universalsurvival.pl. I do kiedy można się zgłaszać? No, tak naprawdę do wyczerpania miejsc. Nie chcemy robić tej akcji na masową skalę, czyli na pewno nie weźmie w tym udział aż 20 uczestników. Raczej będziemy chcieli pracować z grupy około 8-10 osób. Już teraz mogę powiedzieć, że zostało jeszcze kilka miejsc, tak więc kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszam do możliwie szybkiego kierowania zgłoszeń przez formularz zawarty na stronie. My zachęcamy również, później uczestnicy są proszeni, żeby tutaj do nas przyjść i też nas wyszkolić na przykład z takiego survivalu, bo my tutaj z piwnicy możemy mieć problem, żeby się wydostać, jak takie zombie przyjdą. No, zombie pewnie nie przyjdą, ale oczywiście mogą zdarzyć się inne rzeczy. Widzę tutaj kraty w oknach, więc chociażby pożarowo trzeba wiedzieć, jak się zachować, gdy okno no, nie jest drożne. To my zaraz o takim szkoleniu sobie porozmawiamy. W takim razie Jakub Dorosz był moim i waszym gościem. Słyszymy się jeszcze w piątkowej popołudniówce. Piątek, tak, kolejna porcja informacji dotyczących miejskiego survivalu. Słuchasz radia UWMFM. UWMFM 95,9. Radio UWMFM.